Taka sytuacja. Byłem niedawno w szpitalu, w poradni, tam no, nic wielkiego, nieważne, i siedziałem na korytarzu, czekałem na wizytę w gabinecie. I akurat miałem takie miejsce, że siedziałem sobie na krzesełku, na wprost miałem długi korytarz szpitalny i po lewej i po prawej stronie też miałem długie korytarze szpitalne. Czyli tak się składa, że siedziałem na skrzyżowaniu, tylko nie dróg, a korytarzy szpitalnych. No i tak sobie siedzę, czekam, inne patrzę na wprost i z tym korytarzem z naprzeciwka, centralnie w moją stronę, idzie pani, kobieta z wózkiem dziecięcym. No, pcha przed sobą wózek z dzieckiem. A ogólnie po tym korytarzu, na którym siedziałem, jeździł taki pan, nie wiem jak to się nazywa, sanitariusz, czy tam no, pracownik szpitala, który jeździł z takim dużym metalowym, jeżdżącym stołem od gabinetu do gabinetu i tam coś tam zabierał z tych gabinetów, nie? No i widzę, ten pan już przejechał tak parę razy przez ten korytarz przede mną, no i jedzie, nie? Z lewej strony jedzie ten pan, z naprzeciwka idzie ta pani z tym wózkiem. No i aż mi tak lekko się włos zjeżył na głowie, obserwuję i co? I to jest kolejna lekcja z cyklu Wsparcie w aucie. Zapraszam! Zdarza się czasem, że idę sobie przez jakiś tam supermarket, robię zakupy, czy to tam z wózkiem pchanym, czy z koszykiem, no nieważne. No i zdarza się na przykład czasami, że zza regału wyskoczy jakieś dziecko małe i wejdzie mi pod nogi, nie? No czasami się zdarza, że gdzieś tam patrzę na cenę na przykład, coś tam obserwuję, czy czytam skład jakiegoś produktu, no i nagle ktoś idzie odwrócony i tam mnie szturchnie ramieniem, nie? No, zdarzają się takie sytuacje, no ale ogólnie, no między innymi dlatego dzieci nie mogą się bez opieki poruszać po drogach, czy też w ogóle, żeby poruszać się po drogach pojazdami, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia, no bo ogólnie to wymaga odrobiny uwagi, nawet nie odrobiny, nie, ale ogólnie uwagi. W przykładzie podanym na wstępie, w tym szpitalu, no na szczęście skończyło się to w miarę okej, ale ta kobieta z tym wózkiem w ogóle nie zwalniając kroku, totalnie bezmyślnie, wyjechała tym wózkiem z tym dzieckiem przez drzwi na inny korytarz, wprost pod koła wózka tego gościa, który tam tym stołem jechał. Na szczęście gościu był na tyle kumaty, że no, jechał na tyle ostrożnie, no może nie pierwszy raz mu się już taka sytuacja zdarzyła, i w ostatniej chwili ten wózek, jak się tylko wychylił zza tych drzwi, to on się gwałtownie zatrzymał tym wózkiem i stanął, nie? Więc nic się nie stało, no ale potencjalnie bardzo niebezpieczna sytuacja. I teraz tak, jak jadę z kandydatem na kierowcę, który prowadzi samochód, to są wśród ogólnie ludzi osoby takie, które no po prostu patrzą przed siebie. Jak mnie to na przykład dziwi osobiście, jak można nie zauważyć, na przykład, że wjechało się na przejście dla pieszych i, no, i się zatrzymało na tym przejściu. No mówię, no popatrz przez szybę, gdzie my stoimy. O, rzeczywiście, no to mówię, teraz widzisz, no to nie widziałeś, jak jedziemy, przecież to widać, że najeżdżasz na przejście. Wszelkiego rodzaju jeżdżenie po ciągłych liniach na przykład, nie? A już nie mówię o sytuacjach, kiedy osoba prowadząca samochód dostaje polecenie o zmianie kierunku jazdy, na przykład w lewo, i jedzie tak. I mijamy skrzyżowanie, gdzie mieliśmy skręcić i po 15 czy tam 30 metrach nagle jest, ale gdzie to w lewo? A ja mówię, tam. No to jeżeli się jedzie i się nawet nie widzi, że się przejeżdża przez skrzyżowanie, no to ciężko jest w ogóle, wydaje mi się, poruszać się gdziekolwiek wśród ludzi, w ruchu publicznym, w takiej przestrzeni publicznej. Ten supermarket jest też dobrym przykładem. No przecież jak chodzisz po supermarkecie, no to mam nadzieję, że nie wchodzisz w jakieś tam kosze z produktami, czy no nie wiem, nie rozlewasz napojów, nie rozsypujesz opakowań, nie wchodzisz po prostu w regały czy w innych ludzi, czy nie wjeżdżasz wózkiem, koszykiem sklepowym w ścianę. Więc no trochę tego, tylko w
jakby w wyolbrzymionym stopniu, jeszcze więcej, potrzebuje kierowca do poruszania się samochodem. No nie można przemieszczać się już teraz, pomijam, czy pieszo, czy rowerem, czy samochodem, czy czymkolwiek, co się porusza, tak totalnie bezmyślnie, w ogóle nie patrząc, na co się wchodzi. Przecież no to ludzie by sobie nogi połamali o krawężniki, gdyby tak było. Jak idziesz, czy to chodnikiem, czy gdziekolwiek, no to chyba patrzysz pod nogi, oglądasz się coś tam trochę, żeby w kogoś nie wejść, czy żeby ktoś nie wszedł w ciebie ewentualnie. Powinno się mieć świadomość, gdzie się znajduje i dokąd się zmierza. Tak, filozoficznie zaleciałem. Nie o to mi teraz chodzi, nie? No po prostu nie wyobrażam sobie życia w żadnych warunkach, nie mając takiej podstawowej umiejętności. I teraz jak to się dzieje, czy dlaczego tak się dzieje, że człowiek, który jest w stanie iść zatłoczonym chodnikiem i nie wchodzić w innych ludzi, wsiadając do samochodu, nagle kompletnie nie ma ogaru, co się dzieje, gdzie jest, na co wjeżdża, na co najeżdża i tak dalej. Znaczy, żeby było jasne, ja rozumiem, każdy ma prawo się zagapić, nie jestem jakimś perfekcjonistą i no, rozumiem takie błędy, samemu też mi się zdarzają, oczywiście. Gdzieś tam w jakimś nieznanym terenie nie zauważę, że jest trochę wyższy krawężnik, gdzieś tam skręcę, no raz na 3 miesiące przytrę kołem krawężnik gdzieś, no oczywiście, pomijam takie sytuacje, to się może zdarzać nawet najlepszym. No ale są ludzie, którzy biorą się za jeżdżenie samochodem, a sprawiają wrażenie, jakby no nie umieli po prostu jechać nawet wózkiem zakupowym przez supermarket. Dlatego jeśli też tak masz, no to przemyśl swoje zachowanie. No nie wiem, zrób coś ze sobą, zrób coś z tym, żeby, nie wiem, trenuj to gdzieś. Nie wiem, może zacznij trenować sport jakiś drużynowy, gdzie trzeba biegać między ludźmi, widzieć piłkę i ją gonić. Nie chodzi o jakieś tam treningi zawodowe i teraz nie wiadomo co. Chociaż z drugiej strony również wśród sportowców, czyli osób młodych, trenujących od lat różne sporty, również zdarzają się takie w cudzysłowie gapy. Także no jakby ciężko jest mi znaleźć na to lekarstwo, natomiast warto mieć świadomość swoich wad, swoich słabych stron i skupiać się na tym wybitnie. No jazda samochodem to nie jest zabawa, tam się zabija ludzi i można samemu zginąć, więc po prostu potrzebna jest uwaga i ostrożność, patrzenie przed siebie i na boki, no i myślenie o tym, gdzie, na co i w co się wjeżdża. Bez tego ani rusz.